I też proszę zobaczyć to, i o tym mówi, wydany teraz w weekend raport Stowarzyszenia Nigdy Więcej, którzy właśnie poświęcili go mowie nienawiści wobec osób z Ukrainy. Ona jest, ona występuje w internecie. Część skrajnie prawicowych polityków i polityków głównie zbija na ten kapitał polityczny. Ich posty rozchodzą się szerokimi kanałami i trafiają do bardzo dużej liczby osób. I one są jawnie nienawistne. Nawet nie jest tylko takie sączenie niechęci, które również się pojawia często w internecie, które słychać też po prostu na ulicach, w kolejkach, w sklepach. Natomiast to są też osoby, które tylko tam słychać takie sączące się głosy sprzeciwu, niechęci. Natomiast te głosy skrajnie prawicowych polityków to są głosy jawnie nienawistne, jawnie antyukraińskie, krzycząc choćby o to, żeby zatrzymać ukrainizację Polski.